Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Słowo Boże uczy, że kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony. I możemy o tym przeczytać m.in. w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 7, werset 16. A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg i zamknął Pan za nim. Ten fragment dotyczy Noego i Arki. Wskazuje nam jednoznacznie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo wieczne bezpieczeństwo wierzącego jest faktem nauczanym przez Biblię. Ten fakt jest niepodważalny. I fragment z pierwszej Mojżeszowej 7:16 z Księgi Genezis, Księgi Rodzaju, jest tutaj opisany typ Chrystusa. W Księdze Rodzaju, rozdział 6, jako kaznodzieja sprawiedliwości był Noe. Co widzimy między innymi w drugim Piotra, drugi list Piotra, 2:15. I jeżeli pierwotnemu światu nie przepuścił, ale samo ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości zachował, zesławszy potop na świat bezbożnych. Widzimy jednoznacznie. Noe jest typem Chrystusa, który swoim życiem ostrzegał ludzi przed nadchodzącym gniewem. Księdze Rodzaju, 7 rozdział, jest typem Chrystusa, przewodnika, wodza naszego zbawienia, o czym mówi m.in. Hebrajczyków, rozdział 2. Hebrajczyków, rozdział 2, werset 10. I tu widzimy jednoznacznie. 2:10. Albowiem godziło się temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby tego, który wielu synów do chwały przywiódł, wodza ich zbawienia, doprowadził do końca przez cierpienia. I Chrystus jest wodzem naszego zbawienia, jak mówi list do Hebrajczyków 2:10. Noe jest typem tego wodza naszego zbawienia, który zapewnił nam, Pan Jezus Chrystus zapewnił nam odkupienie, przechodząc przez wody sądu. W Księdze Rodzaju 8 rozdział Noe jest postrzegany jako głowa nowego świata i jest figuratywnie zmartwychwstałym, obrazem zmartwychwstałego Chrystusa jako głowy nowego stworzenia. I możemy to zobaczyć o Panu Jezusie, że jest tak napisane w Objawieniu 3:14. Księga Objawienia, 3 rozdział, 14 werset. I tutaj mamy jednoznacznie. I do anioła zboru laodycejskiego napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, albo architekt stworzenia Bożego. Także drugi list do Koryntian 5:17. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Mamy tam jednoznacznie pokazane. A tak, jeśli kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Arka, którą zbudował Noe, aby ocalić swoją rodzinę, o czym czytamy w Hebrajczyków 11:7. Hebrajczyków 11:7. Wiarą Noe, otrzymawszy objawienie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, bogobojnie przygotował korab dla ocalenia domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Widzimy wyraźnie, że korab
albo arka, którą zbudował Noe, aby ocalić swoją rodzinę, to symbol dzieła zadośćuczynienia, którego Chrystus dokonał na krzyżu, aby zbawić wszystkich, którzy są w rodzinie Bożej. Każdy, kto do niej wszedł, był bezpieczny i chroniony przed wodami sądu, które spadły na ziemię. Aby uczynić arkę nieprzepuszczalną dla żywiołów, miała ona pokrycie ze smoły zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Słowo smoła ma tutaj pewny bagaż informacji nam do przekazania, bo jest tym samym słowem, co zadośćuczynienie w oryginalnym języku, a gdzie indziej jest tłumaczone jako właśnie zadośćuczynienie. Podwójna powłoka smoły na arce mówi o podwójnym aspekcie dzieła odkupienia Chrystusa. Po pierwsze, było przebłaganie, o czym czytamy w pierwszym liście Jana 2:2. Pierwszy list Jana 2:2. I on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Albo i on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za cały świat. Słowo grzechy się nie powtarza drugi raz. A także 4:10 mówi nam: w tym jest miłość, że nie, że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego dla ubłagania za grzechy nasze. Widzimy jednoznacznie, które to właśnie przebłaganie zaspokoiło święte żądania Bożej sprawiedliwości przeciwko grzechowi. Było też zastąpienie. Tak, zastępstwo. Pan Jezus jest zastępstwem, o czym czytamy w Hebrajczyków 9:28. Hebrajczyków 9, rozdział 28, werset mówi: tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Oraz pierwszy list Piotra 3:18. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 18 werset. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga, będąc zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha. I to jest jednoznaczne, że było właśnie zastępstwo chrystusowe, które odnosi się do Chrystusa zajmującego miejsce wierzącego w sądzie. Arka miała również wewnątrz gniazda dla wszystkich, którzy weszli. To mówi o odpocznieniu i pokoju, które Chrystus daje wszystkim, którzy przychodzą do Niego z wiarą po zbawienie. O czym czytamy w Mateusza 11:28. Mateusza 11, rozdział 28, werset mówi nam jednoznacznie. Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Oraz Rzymian 5:1. Rzymian 5, rozdział, werset 1. Komunikuje nam tutaj Słowo Boże ponad wszelką wątpliwość, że właśnie mamy odpocznienie w Chrystusie, będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, co w tym typie nas poucza Słowo Boże. W tym typie jest wyraźne to, że kiedy Noe i jego rodzina weszli do arki, jest napisane, że Bóg zamknął ten korab. Bóg zamknął tę arkę. Tak jest napisane 7:16. Kiedy drzwi były zamknięte przez Boga, nie ma żadnej wzmianki, że kiedykolwiek zostały ponownie otwarte. Była tak bezpiecznie zamknięta, że kiedy nadszedł czas, aby odkupiona rodzina mogła się wydostać, musieli rozebrać arkę, o czym mówi nam Rodzaju 8, rozdział 14, werset. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie obeschła, jak widzieliśmy. I dalej. Wtedy rzekł Bóg do Noego: wyjdź z arki ty i żona twoja i synowie twoi i żony twoich synów, którzy są z tobą. Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty i tak dalej.
i widzimy, że wyszedł Noe z synami swymi i żoną swoją, z żonami synów swoich, którzy byli. Więc widzimy wyraźnie, że to jest jednoznaczne, że Noe nie zamykał tej arki. To nie ludzkie dzieło, to ludzkie dzieło Boże. To dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Tak na zakończenie jeszcze to bakofer, czyli właśnie smoła. Było wspomniane, że to jest to samo słowo, które znaczy tutaj właśnie kwestię uczynić bezpiecznym, zabezpieczyć, albo generalnie związane z odkupieniem. I faktycznie tak jest, nawet jeśli możemy sprawdzić w dowolnym słowniku. Oczywiście dowolnym, dobrym słowniku do języka biblijnego.